Cześć, dzień dobry. Witam z 17 ogrodu w moich tegorocznych podróżach. Jestem na Podkarpaciu, tak? Tak jest, dokładnie. U Marysi, w ogrodzie pod chmurką. Także myślę, że ogród jest naprawdę wyjątkowy. Myślę, że kolejne inspiracje z niego wyciągniecie. Zapraszam na ten krótki filmik. Witam jeszcze raz z ogrodu od chmurki, od Marysi. Dziękuję za zaproszenie. Przede wszystkim. Jest mi bardzo miło również. No mnie również, bo ogród jest naprawdę wyjątkowy. Jestem w nim już drugi raz, bo pierwszy raz byłem jesienią 2 lata temu, także ogród wyglądał zupełnie inaczej. Do tego jeszcze się zmienił. No i powiedz mi tak w kilku słowach w ogóle, kiedy ogród zaczął powstawać, skąd pomysł na to wszystko i jak to się zaczęło? Pomysł wziął się znikąd, ale fajnie, że się wziął. Trzeba było zagospodarować tą przestrzeń przed domem. Zaczęło się oglądanie zdjęć na internecie i weszłam to tak na 100% i małymi kroczkami już w 2014 roku, także jest to 6. sezon ogrodu. Małymi kroczkami zaczyna powstawać. Teraz jesteśmy w tej najstarszej części, która jest już tak w miarę uporządkowana i już są dojrzałe w miarę rośliny i widać ten efekt, już zagęszczenie. Także małymi kroczkami do przodu idziemy. Tak, tak. No co prawda mówisz, że jest najstarsza część, ale ta rabata za nami. Ta rabata akurat jest 2 lata temu jej nie było. Także to jest najlepszy przykład. Zresztą zaraz jeszcze dokładnie to pokażę, jak może wyglądać rabata po 2 latach. Także naprawdę jest zachwycająca. Dobra, powiedz mi teraz w ogóle, jak duży jest ten ogród, jak to w ogóle po kolei się posuwasz z tymi całymi pracami? Pomalutku się posuwam naprzód. Ogród sam ma około 40 arów, ale cała powierzchnia gospodarstwa, można tak powiedzieć, ma 2 hektary, z czym, że 1,5 hektara stanowią pastwiska dla koni, a resztą zajęłam się ja tutaj przeznaczeniem na ogród. Jest część na sad przeznaczona, przyszłościowo na warzywnik. Teraz w miejscu warzywnika jest przechowalnik, jeden wielki, ogromny. I pomalutku, systematycznie idę i zagospodarowuję kolejne części. Ogród jest duży, nie da się wszystko w jednym roku zrobić. Tak. Ale ciągle są też i zmiany, jak widać. Niby tu jest najstarsza część, ale ta za mną dwuletnia i tak moimi kroczkami do przodu zmienia się. Tak. Okej, no to dobra, to co? Przejdziemy się, zapraszam na spacer teraz po ogrodzie i myślę, że takie najciekawsze elementy uda nam się pokazać. Ruszamy na spacer. Jesteśmy, jak Marysia powiedziała, w najstarszej części ogrodu, chociaż ta rabata przed nami, tam na tle busa, jest mniej więcej 2-letnia. Zaraz do niej podejdziemy. Natomiast ciekawe jest to, co tutaj z boku, te hortensje. Powiedz coś, bo wiem, że jest zainteresowanie. Jest zainteresowanie bardzo dużo tą rabatą. Są tu posadzone w szpalerze hortensje Polar Bear. Odległość między nimi jest 80 cm. Jak chcecie posadzić u siebie, to możecie jak najbardziej odległość tą zwiększyć do 1,20 m, bo jest to duża odmiana. Przed nią jest rozplenica Hamel. Bardzo świetny podnóżek daje. Tak. Za nią tło będą stanowić brzozy do Renboza i szpaler z Miskanta Malepartus. Tak, tam się będą już powoli kwiatostany przebija. Już za chwilę. Tak, to jest właśnie ta rabata. Ona naprawdę tutaj na zdjęciach zachwyca. Trochę nam zaszło słońce, ale myślę, że to najważniejsze widać. Dobrze, chodźmy do tej rabatki, tej najświeższej. No tutaj jest wszystko właściwie. To ciężko to tak w 2 słowach podsumować, ale skąd w ogóle pomysł na nią i jakie to jest założenie? Tutaj na pewno większość pamięta stałe konie wiklinowe i wóz, ale niestety już były stare, rozsypały się, coś trzeba było pomyśleć na tym miejscu. A że lubię jeżówki, trawy, więc jest ich tu bardzo dużo.
Z tym, że jeszcze są rośliny, które będę chciała stąd wyprosić, bo przedogródek dla mnie chciałabym, żeby był w odcieniach bieli, fioletu i różu, zatem te żółcie, pomarańcze, czerwienie jeszcze pójdą w inne miejsce, także tutaj wszystko się zmienia z roku na rok. No właśnie, no za to Cię podziwiam, że tak tutaj co chwilę coś przesadzasz, zmieniasz i dlatego też ten ogród żyje. Dobra. Żyje i pracy dużo. Ruszamy dalej. Okej, jesteśmy w dalszym ciągu w tej pierwszej, najstarszej rabacie, znaczy części ogrodu. No i jak widzicie, jest jeden duży trawnik, otaczają go te zewnętrzne rabaty, natomiast w środku są takie wyspy, tak jak ta tutaj po lewej stronie, no z trawami, trochę oczywiście z różnymi odmianami roślin, natomiast bardzo ciekawa jest ta w środku, kamienna. I powiedz, co to za pomysł, co za kamień i skąd to się wzięło? Pomysł zrodził się jeszcze chyba w Szwajcarii, nawet nie wiedziałam, że coś takiego uda się zrobić, ale moja miłość do gór tutaj zwyciężyła. Chciałam sobie stworzyć namiastkę gór Alp i świetnie do tego mi pasuje właśnie kamień gnejsowy. Rewelacyjna namiastka gór. Tak, no właśnie i tak luźno poukładany, takie głazy. Myślę, no trochę też taki japoński, czy ogród to przypomina, ale no fajna ozdoba na środku trawnika. Dokładnie. Przy okazji taki pomysł na poidełko dla ptaków, bo też niech mają coś do picia. Niech ogród żyje. Tak, dokładnie. Dobrze, ruszamy dalej w te trochę nowsze części ogrodu. Wchodzimy do jednej z tych nowszych części ogrodu, chociaż tak jak się na to popatrzy, to wcale ona nie wygląda jakby dopiero powstawała, no ale jest, jak już wiem od Marysi, jest to ogród, który się cały czas zmienia. Tutaj te rośliny są, ale no za chwilę ich może już nie być. Tak. Natomiast no przejdźmy tak tylko pomiędzy tym i co ciekawszego może uda nam się zobaczyć. Co fajnego tutaj, jakie założenie tej części? Po prawej mamy hortensję Vanilla Prize. Po lewej będzie szpaler z hortensji Strong Annabelle. No, czyli tutaj hortensje tu dominują w ogrodzie. W całym ogrodzie. Tutaj myślę, że będzie część taka bardziej drzewiasta, leśna, gdzie jak te drzewka podrosną, będzie dużo cienia. Mhm. Taki jest plan, tylko wymaga lat, czasu. Tak, i pracy. I pracy. No i jeszcze nakładów. Bo jednak taki ogród, no jest to duże wyzwanie. Jest to duży ogród. Nie widać tutaj, bo są malutkie, ale jest wiele iglaków, bardzo ciekawych odmian, dużo płaczących, które bardzo lubię, ale na ich efekt trzeba czekać. No trzeba. Mamy czas. Tak. Mam nadzieję. Będzie okazja jeszcze Cię odwiedzić. A tutaj jakby no, koncepcja tego ogrodu, tej części jest taka w sumie podobna jak tej z przodu, bo też idziemy takim trawnikiem, a jakby wiją się rabaty, też na środku takie wyspy ładnie obsadzone, no myślę, że taki styl dominuje. Ścieżki mają zachęcać, by iść dalej, tak. I zwiedzać. No właśnie, i zwiedzać, także... No jest to ta tylna część, tak zlokalizowana trochę z boku budynku i za budynkiem. Tak na moje oko ta część, w której tu jesteśmy, no, ma dobrych, nie wiem, z 10 arów. Natomiast dzieje się tutaj bardzo dużo. Odmian roślin jest naprawdę mnóstwo. No, na każdym kroku właściwie coś zachwyca. I czy to Ci się nie nudzi? Tyle ilość nie, gatunków. Bo ja ciągle coś zmieniam, tu nie ma się nudzić. No. Tu ma być różnorodność, by się właśnie nie nudzić. Rozumiem. I powiedz jeszcze tak, skąd w ogóle te pomysły, bo jakby nie jesteś z wykształcenia ogrodnikiem, wszystko gdzieś tam
czerpiesz? Jestem typowym amatorem, ale te inspiracje jednak zbiera się w internecie, przegląda się setki, może nawet tysięcy zdjęć innych ogrodów, ale chyba nigdy nie jest coś tak skopiowane z internetu i klejone tutaj, tylko staram się, żeby to miało mój charakter. Sadzę rośliny, które ja lubię, które mi się podobają. Muszę przyznać, że nie wszystkie lubię. No tu jest na pewno tyle set gatunków, że można czegoś nie lubić. Tak na marginesie jeszcze tylko wspomnę, że ogród jest w pięknej okolicy i tak jak tutaj z tyłu za ogrodem taki zapożyczony krajobraz pagórkowaty, tak samo z przodu. No jest to na pewno dodatkowa atrakcja tego miejsca. Pięknie położony, naprawdę na wzniesieniu. Troszkę wiążą się z tym i minusy, bo ciągłe wiatry tutaj wieją. No ale próbujemy jakoś tutaj kompromis uzyskać z tą przyrodą. No i efekty są. Kolejna rabata w tej frontowej części ogrodu, hortensiowo-trawiasta, zlokalizowana bezpośrednio przed budynkiem. Także spójrzcie, jaki ładny widok ma Marysia prosto z okna. No i myślę, że nie bez powodu sobie coś takiego zafundowała. Te hortensje oczywiście w tej chwili pięknie kwitnące, trawy również. Natomiast tak jak byłem tutaj 2 lata temu jesienią, to wszystko się to pięknie przebarwiło i było tutaj tak bardzo, bardzo pomarańczowo, no zupełnie inaczej niż w tej chwili. W przedniej części ogrodu fajną dekorację stanowi też taka tutaj ta mała rabata z boku wjazdu, czyli pomiędzy tym wjazdem, na którym w tej chwili, jak widzicie, stoi bus, pomiędzy wjazdem a ogrodzeniem. Natomiast zobaczcie, co jest z tyłu. Jest Marysia, to jest gospodyni tego ogrodu, jak już wiecie, no i taka wyjątkowa ozdoba. 3 konie rasy hucuskiej, tak? To jest Hucu. A to są 2 konie rasy kabardyńskiej. Kabardyńskiej. Mnie nic to nie mówi, ale być może ktoś z was się na tym zna, to doceni. Bo naprawdę koniki są wyjątkowe. No i grzecznie wyszły się tutaj pokazać. I również wspominana już rabata, jak wiecie, 2-letnia. Pewne rośliny były tutaj już przesadzone, oczywiście sadzone większe, natomiast no, cała ta kompozycja jest 2-letnia, więc zobaczcie, jak może to
ładnie wyglądać, jak ładnie może się prezentować, komponować i jak naprawdę niewiele czasu potrzeba, żeby zrobić w ogrodzie coś ciekawego. W ogrodzie Marysi nie ma wielu dekoracji, jest to taki bardzo stonowany ogród w tym zakresie, natomiast jest już bardzo, jest bardzo dużo wspomnianego już gnejsu, który jest poza tą taką dużą rabatą kamienną, mającą symbolizować alpejskie góry. Oprócz tego jest dużo gnejsu gdzieś pochowanego i ładnie ukrytego w rabatach. No i spójrzcie, jak to również ładnie wygląda. Także dla zwolenników kamienia, ale którzy nie chcą sobie wszystkiego kamieniem zasypać, zamurować, ale mimo wszystko chcą mieć akcenty kamienne, polecam takie rozwiązanie. Ukrycie właśnie w rabatach, wkomponowanie różnych akcentów kamiennych. Tak jak w tym przypadku gnejsowych. Kończąc spacer po 17 tegorocznym ogrodzie pod chmurką, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że kolejne ciekawostki, inspiracje udało Wam się podpatrzeć, że z tego ogrodu wyniesiecie coś ciekawego, bo naprawdę jest tutaj mnóstwo rzeczy, które mogą inspirować, które mogą stanowić dobry przykład do naśladowania. Także do tego zachęcam. Dziękuję jeszcze raz za uwagę i zapraszam do kolejnych filmowych produkcji. Dzięki.